Choć uroczystość Wszystkich Świętych dopiero w piątek, to na cmentarzach i w ich okolicy już od kilku dni widać wzmożony ruch. Wielu mieszkańców przyjeżdża na groby bliskich m.in. po to, żeby je posprzątać i ustroić. W polskiej tradycji 1 listopada równie ważny jest aspekt duchowy, jak aspekt materialny i wizualny. Paweł Jędrusik. W poniedziałek przed południem ruch na tym cmentarzu czterech wyznań w Sosnowcu był całkiem spory. Ci, którzy przyjechali posprzątać groby, musieli poświęcić chwilę na znalezienie miejsca parkingowego. Bardzo dużo pracy, ale odwiedziłam w tym tygodniu, w tych dwóch tygodniach wszystkie groby. I w Katowicach, i w Dąbrowie, bo tam jest rodzina, i w Sosnowcu, i przyjaciółki. Dużo śmieci niektórzy wrzucają, także trzeba było wysprzątać i sąsiadom, i naszej znajomej. Przy cmentarzach pojawia się już coraz więcej stoisk handlarzy, którzy oferują swoje produkty. Co roku sprzedaje się to samo. Kupują i chryzantemki, i ładne zniczki wybierają, no i tak się kręcą po troszku. Po trochu, bo na prawdziwy handlowy szczyt sprzedawcy dopiero się szykują. Przy wielu grobach do odwiedzenia wydatki na znicze i kwiaty mogą być naprawdę duże. Niektórzy już twierdzą, że jest drogo, inni, że ceny są podobne do tych sprzed roku. Ceny są takie umiarkowane, powiedziałabym. No, ja mam tylko tutaj jeden grób. Malutki, także dużo pieniążków nie wydam. Oprócz odwiedzania grobów bliskich, 1 listopada będzie też okazją do pomocy potrzebującym. Tradycyjnie ruszają kwesty listopadowe. Jedna z nich odbędzie się m.in. w Gliwicach, a pieniądze zbierać będą wolontariusze Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Celem zbiórki jest i wspomaganie bieżącej działalności hospicjum, ale także prowadzenie rozbudowy. Hospicjum już od 6 lat prowadzi rozbudowę oddziału. Zależy nam na tym, żeby zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki pobytu u nas. A żeby mieć jak najlepsze warunki dojazdu na cmentarze, Zarząd Transportu Metropolitalnego jak co roku apeluje o skorzystanie z komunikacji miejskiej i przypomina, że ta będzie darmowa. Będą też dodatkowe linie. Będzie ich 19. Autobusy będą oznaczone literą C i będą umożliwiać pasażerom dojazdy do wielu cmentarzy w naszym regionie. Autobusy te będą jeździć po ulicach m.in. Będzina, Chorzowa, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, czy też w Sosnowcu, Siemianowicach Śląskich, czy też w Tychach. Te linie będą kursować zarówno 1, jak i 2 listopada.